Cześć wszystkim, z tej strony Grzegorz z portalu. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować grę Skytopia w kręgu czasu, naszą marcową nowość. W samym pudełku znajdziemy po pierwsze planszetki miast, które będziemy budować, podniebnych miast, do których będziemy dokładać karty w czterech różnych rodzajów, które będziemy tutaj sobie dokładać, rozbudowując wieże i aktywując przeróżne umiejętności. Do tego, jak widzicie, tych kart jest troszkę. Mamy ich jeszcze więcej, jeśli będziemy grać dla trzech lub czterech graczy. Tu mamy rozłożoną grę dla dwóch graczy. Ponadto mamy specjalne kafelki punktujące na koniec gry. Mamy trzy rodzaje kafelków. Jest ich więcej, więc w każdej rozgrywce będzie się to zmieniać. W samej grze rozbudowujemy te miasta po to, żeby oczywiście zdobyć punkty zwycięstwa, ponieważ ten, kto będzie miał najwięcej punktów zwycięstwa na koniec, wygrywa grę, będąc przywódcą tego podniebnego miasta, które zostanie stolicą całej tej podniebnej krainy. Oprócz tego mamy jeszcze bardzo ważne kości, które w tej grze nazywane są golemami. To one będą wysyłane na karty i będą rozbudowywać nasze miasta. I bardzo ważny komponent, chronometr, który jest taką unikatową cechą tej gry i który sprawia, że to całe mrużenie i rozkładanie kostek jest skomplikowane i nadaje tej grze charakterystycznego uroku i wymaga planowania. I na sam koniec jeszcze monetki, czyli standardowa waluta, tutaj w kształcie zębatek, czy też z wizerunkiem zębatek. Więc tak wyglądają komponenty gry. Oczywiście w pudełku mamy więcej ich dla trzeciego i czwartego gracza. Jeśli chodzi o samą mechanikę, co robimy w grze? Na samym początku, jak widzicie, mamy dwie kości rozłożone. To jest tak zwany standardowy setup, czyli każdy gracz kładzie jedną kość z wartością 5 na karcie, która odpowiada kolorem i jemu miastu. Nie jest to do końca widoczne, być może na pierwszy rzut oka, ale kości dopasowane są do golema, który się tu spina po mieście i będzie to budował. I tak samo dopasowane są jakby kolorem tutaj do koloru kart. Od razu uwaga, żeby nikogo to nie zmieniło, to nie jest tak, że czerwony gracz będzie budował tylko czerwone karty. Cała pula jest dostępna, ale na samym starcie te kości tu lądują. Te kości tu zaczynają, natomiast w swojej turze będziemy sprawdzać po pierwsze, czy dana karta zostanie zbudowana. Po drugie, będziemy rozkładać sobie nową kość, o czym za chwilę. I na samym końcu będziemy sprawdzać, czy jeśli jakaś karta została zbudowana, czyli wylądowana na naszej wieży, uzupełniamy braki. To są trzy proste rzeczy, one się dzieją w każdej turze gracza. I tak sobie będziemy grać w kółeczku do momentu, aż nie wyczerpiemy jednej stali, której stali wiesz. Wtedy dogrywam jeszcze jedną rundę, podliczamy punkty i sprawdzamy, kto wygrał grę. O co chodzi z tymi samymi golemami? Kości, po pierwsze, jest to gra z kośćmi, ale tymi kośćmi nigdy nie rzucamy. Te kości rozkładamy zawsze zgodnie ze z własną wolą. A jak rozkładamy, ma gigantyczne znaczenie i mówi nam o tym ten chronometr. Jak sobie popatrzycie tutaj, mamy jeden symbol budowy oraz różny koszt. O co tu chodzi? Na końcu rundy, czyli gdzie wszyscy gracze będą wykonać swój ruch, zgodnie z strzałkami przekręcamy. I odpoczynając od tury pierwszego gracza, ten będzie gracz sprawdzał, czy ma kość o wartości 2 gdzieś na karcie. To oznacza, że jeśli tak jest, on tę kartę w tym momencie będzie budował i aktywował sobie zdolności z wieży od dołu do góry. Czyli zbudujemy pierwszą kartę, aktywujemy fundament tak zwany, każdy ma troszkę tam inny, już jest mała asymetria. I dodatkowo tą kartę, którą zbudował. Jak zbudujemy drugą, gdzieś tam później, to znów aktywujemy całą kolumnę. Więc jest potencjał na kombowanie tego wszystkiego. Co więcej, teraz jak sobie popatrzycie dokładniej, przy kładzeniu takiej kości musimy zapłacić koszt położenia. I ten koszt jest związany z tym, gdzie dana wartość, jaką położymy, jest na tym chronometrze. W sytuacji początkowej takiej, jeśli bym położył szóstkę, to jest za darmo. Tylko, jest szóstka. Powiedzmy, chcę zapytać to. Tylko ta szóstka, jak popatrzymy, ona dojdzie do tego momentu zbudowy, czyli ta karta wróci tutaj do mnie i zacznie mi być częścią tych kombosów,
i uwolni też tego golema, bo on tutaj cały czas sobie będzie się leżał, za te x rund, tak? Czyli musimy mnóstwo czasu poczekać. Możemy zagrać inaczej i mogę stwierdzić, że to ja chcę zapłacić teraz 10 kasy, gigantyczną sumę, ale ja wiem, że za chwilę ta karta wyląduje u mnie w wieży. Więc tu jest decyzyjność, po pierwsze, ile mamy funduszy, więc na co nas stać, i po drugie, jak bardzo na jakiejś karcie nam zależy, jak szybko chcemy dostać. Co więcej, rozkładając tego golema, od razu aktywujemy tę kartę. Po raz jakby pierwszy, nie tylko przy budowie, ale także przy położeniu. Czyli już też musimy sobie pomyśleć, kurczę, gdzie może jest jakaś zdolność, którą bym teraz chciał skorzystać. Choćby za darmo, choćbym tej karty nie zbudował, ale chcę teraz skorzystać z daną zdolność. Na jednej karcie nie muszą być kości tylko jednego gracza. Nasi drodzy koledzy i koleżanki mogą przyjść do nas i stwierdzić, że oni chcą też zbudować tę kartę. Jedna jest tylko zasada, nigdy nie może być wartości takiej, jaka już jest na karcie, tak? Czy nie może być nigdy dwóch tych samych, no bo wtedy nie wiadomo, kto by daną kartę zbudował, jak przekręcił chronometr. Ale jeśli ja sobie tutaj będę dusił groszem i sobie postawię szósteczkę, nie ma problemu, żeby taki Michał przyszedł tu sobie swoją piąteczką i teraz zapłacę jeden, on też aktywuje i w tym momencie on zbuduje to szybciej przede mną. I tak dalej, aż do momentu, aż ktoś faktycznie nie będzie to zbudowane. Zawsze buduje ta kość, która jest na chronometrze, wyznaczoną kością budowy. Cała reszta graczy też nie jest tak, że nic nie dostaje, bo dostaje 3 kasy. Co znów możemy sobie stwierdzić, że naszą rundę poświęcimy na zdobywanie kasy. Położymy za darmo daną kość gdziekolwiek, aktywujemy kartę, dostaniemy 3 kasy. Też jest wybór. Też są takie rundy, które wtedy jest to wtedy opłacalne. Teraz, jeśli chodzi o działanie samych wież, tak pokrótce tylko, to te kolory mają swoje znaczenie, bo żółty jest skoncentrowany generalnie na kasie. Niebieski jest skoncentrowany na punktach zwycięstwa. Czerwony jest skoncentrowany na zmienianiu tych golemów. Możemy przerzucać kości, zmieniać ich wartości, czy też mocne kombinowanie. A fioletowe to są specjalne karty z bardzo przyrożnym działaniu, od punktu zwycięstwa, kombinowaniu, aktywowaniu dziwnych. Takie po prostu dziwne karty, które fajnie kombosują się z całą resztą. Skytopia dla mnie spełnia te dwa cele, które lubię w grach. Czyli pierwszy taki, że buduję coś sobie, buduję sobie silniczek i muszę mocno patrzeć, co się dzieje na planszy i kombinować przed każdym ruchem, jak tu najsprytniej do tego wszystkiego wybrnąć. Jest krótka kołderka, bo kasy nie ma, więc faktycznie jest na czym pomyśleć. To nie jest tak, że to jest błaha gra, nazwijmy to tak. I druga rzecz, jest tu interakcja i to właśnie nie z gatunku tych totalnie negatywnych, gdzie faktycznie my sobie choćby niszczymy te silniczki, niszczymy te wieże, nie. Ale jest tutaj duża interakcja w walce o te poszczególne karty, te, które nam będą tu punktować, o podbieranie innym właśnie upatrzonej karty, plus jeszcze dużo kart działa na mnie i też trochę na innych graczy. A więc trzeba mocno patrzeć, co robią inni, i jest faktycznie wyścig do tych pojedynczych punktów, więc to nie jest tak, że każdy sobie ma własne poletko i własną wieżę i buduje i w ogóle go nie interesuje, co robią inni. Tu poletko ważne, bo to są kombosy, ale jeśli chodzi o interakcję i na to, co nie gracze, musisz zawsze obserwować to, co jest na kartach. Teraz, dla kogo ta gra właściwie jest? W moim mniemaniu to jest gra, która trafia do właśnie miłośników takiego nie za ciężkiego, takiego euro średniej ciężkości, ale z tych, którzy lubią faktycznie przy każdej rundzie coś pokombinować. Tutaj jest gra, gdzie się jednocześnie planuje, ale trzeba mocno reagować na to, co się dzieje, bo w każdej chwili ktoś nam może wpaść, ktoś nam może naszą kartę podebrać, albo próbować ją podebrać. Te kombosy są zmienne, możemy golem przekładać, więc to jest gra, gdzie trzeba reagować na to, co się dzieje, jednocześnie starać się planować, gdyż pamiętamy o tym, że te trzy kafelki nam niezmiennie punktują na koniec gry i to jest jakby ta stała wartość. Czyli innymi słowy, jeśli ktoś na przykład polubił Czerwoną Katedrę, tytuł podobnej wadze i cenie, to jest gra, którą też powinien sprawdzić. Też są kości, też nimi rzucamy, kombinujemy tutaj na różne strony. Dla mnie zaskakująco sprytne euro w niedużym pudełku. Gdy dostaliśmy ten sample tej gry, to była stara edycja, te 2 lata temu, którą w tej chwili widzicie na BGG, bo ta nowa dopiero dociera do klientów. I w starej edycji te wszystkie karty były pokryte ikonami bez żadnego tekstu, co bardzo mocno wydłużało czas gry i sprawiało, że ona po prostu trwała za długo. W tej chwili nasza nowa edycja i też nowa edycja angielska mają tekst na kartach. Ten tekst ułatwia całkowicie rozumienie gry. Flow jest płynny,
nie ma z tym problemu i dla nas to jest jakby to, co chcieliśmy od samego początku. Więc w tej chwili z czystym sercem mogę polecić jeszcze raz Skytopię dla wszystkich fanów ciężkości Euro, którzy lubią usiąść i w godzinkę, półtorej max, zależy od składu osobowego, rozegrać sobie partię, gdzie będą mieli poczucie, że mają wybór w każdej turze, ich decyzje mają znaczenie i muszą też reagować na to, co robią inni, bo tej interakcji to jest całkiem sporo.